Balladyna. Namiętność, przemoc i duchy. Chociaż taki tytuł może wydawać się prostym clickbaitem, nie jest nim. Dramat Słowackiego, jeden ze sztandarowych i najchętniej granych polskich dramatów romantycznych, to opowieść o ambicji, namiętności i żądzy władzy. Opowieść mocno zakorzeniona w tradycji literackiej, ale także ciągle aktualna. Bo czy zazdrość, chęć posiadania i walka o władzę kiedykolwiek się przeterminują? Ile lat ma Balladyna? Pomysł dramatu mógł zrodzić się jesienią 1833 roku. W tym czasie Słowacki pracował też nad Kordianem. Ostatecznie wieszcz ukończył Balladynę w grudniu 1834 roku w Genewie, a drukiem tekst ukazał się w Paryżu w 1839. Balladyna, dziś tak klasyczna i wciągnięta na listę lektur, w tamtych czasach wzbudzała spore kontrowersje. Krytycy, tacy jak Stanisław Ropelewski, zarzucali Słowackiemu, że zamiast przygotować się, czytając rozprawy historyczne o dziejach Polski, woli, i tu cytat, mocą fantazji zaludniać historyczne pustkowie i jakby z nudy kreślić figury dowolne. Po drugiej stronie stali ci, którzy w tekście widzieli dramat chcący wyjaśnić historyczną tragedię narodu. Tę tezę głosili m.in. Zygmunt Krasiński, któremu Słowacki dedykował Balladynę, Seweryn Goszczyński czy Cyprian Kamil Norwid, który widział w tekście starcie tradycji uosabianej przez pustelnika Kirkora i Alinę z fatalną, lecz przemijającą historią, czyli Balladyną. Interpretacje krytyków zwracały uwagę z jednej strony na narodowość, z drugiej groteskowość utworu. Bo groteska nie jest wymysłem awangardy XX wieku. Wiktor Weintraub pisał w 1970 roku, że Balladyna jest przykładem wspaniałej żywotności formalnej i odkrywczości polskiego dramatu romantycznego i jest na swój sposób prekursorką dzisiejszego teatru groteski i absurdu. Ta odkrywczość dramatu Słowackiego miała polegać m.in. na żonglowaniu, tymczasem parodystycznym żonglowaniu, motywami z Szekspira, duchowego mistrza romantyków. O tych motywach zresztą powiemy za chwilę. Innym twórcą, którego idee były romantykom bliskie, szczególnie Słowackiemu, był Victor Hugo. Nie tylko autor monumentalnych powieści, ale także twórca i teoretyk romantycznego, fantastycznego dramatu lat 30. XIX wieku. Francuski pisarz optował za tym, by dać upust żywej fantazji i efektom, które mogły się wydawać absurdalne z punktu widzenia naszej pozaliterackiej logiki. Hugo jednak twierdził, że groteska i swoboda w konstruowaniu czasu i przestrzeni są wyrazem tęsknoty za wzniosłością i porządkiem. Jak czytamy Balladynę dziś? Współpracujący z nami przy wystawie Kanon Lektur Nieczytanych uczniowie, zapytani o lekturę najchętniej czytaną, często wymieniali właśnie Balladynę. Jedna z dziewczyn nazwała ją malinowym kryminałem i powiedziała, że bardzo jej się podoba kreacja Balladyny, bo brakuje w lekturach ambitnych kobiet. Nie zachęcamy nikogo, by brał przykład z bohaterki Słowackiego, ale fakt faktem, że jest to postać wyrazista, zdeterminowana i pewna siebie. Czy ma jakąś literacką poprzedniczkę? Jasne, nazywana jest przecież polską Lady Macbeth, więc skojarzenia nasuwają się automatycznie. W przypadku dzieła Słowackiego szekspirowskie skojarzenia prowadzą nie tylko do Macbetha, ale także do Snu Nocy Letniej. Ale panie przodem, więc najpierw Lady Macbeth. Ta postać, pełna emocji i sprzeczności, jest jedną z najbardziej znanych kobiet w literaturze. Ambitna mistrzyni manipulacji kryje się w cieniu swego męża,
poddając mu kolejne pomysły na zdobycie władzy. Bo pewnie gdyby nie podszepty Lady, sam Macbeth byłby nadal wiernym i praworządnym rycerzem. Jednak szereg zbrodni, którym współwinna jest Lady Macbeth, nie pozostają bez wpływu na jej psychikę. Lady Macbeth widzi na swoich rękach krwawe plany. W scenie szaleństwa, dodajmy chyba najbardziej znanej scenie szaleństwa w literaturze, myśli o mężu, możliwości odkrycia win i wielości zbrodni. Ta, która przez cały dramat była silna, trzeźwo myśląca i świetnie zorganizowana, w ostatnim momencie, gdy widzimy ją na scenie, jest bezradna, szarpana wspomnieniami i majakami. Bolesny ciężar przygniótł jej serce, diagnozuje obecny w tej scenie doktor. A sama Lady Macbeth w niemal ostatnich słowach mówi, że co się stało, odstać się nie może. Ambicja i chęć władzy to cechy, które łączą obie panie. Ale balladyna działa inaczej niż bohaterka szkockiej tragedii. Nie chowa się za mężem, nie chce być żoną króla, a królem. Traktuje mężczyzn jak szczeble swojej kariery. Czy kocha Kirkora dla małżeństwa, z którym zabija swoją siostrę? Można dyskutować. Dzięki Kirkorowi biedna prowincjuszka balladyna wyrywa się z domu, trafia na dwór i w świat wielkiej polityki. Potem, romansując z von Kostrynem, w którym widzi bratnią duszę, układa plan zgładzenia męża i przejęcia korony popielów. No, bo nic tak nie łączy, jak wspólnie popełniona zbrodnia. Przypomnijmy przy okazji, że legendarna Wanda nie chciała Niemca, zaś balladynie to, że Kostryn jest zza Odry, zupełnie nie przeszkadza. Na koniec balladyna truje von Kostryna, z którym łączy ją tajemnica popełnionego wspólnie morderstwa na posłańcu rycerzu Gralonie. Już przeszłość zamknięta w grobach. Ja sama, panią tajemnicy, mówi balladyna po śmierci Kostryna. Dlaczego zatem główna bohaterka dramatu ginie i trzeba miastw koronacyjne bić w pogrzebu dzwony? Po śmierci Kostryna, mając świadomość odpowiedzialności władzy, balladyna mówi w monologu: ja o sławę nie dbam, a wyższa teraz nad sąd ludu będę, czym dawno byłabym, zrodzona pod inną gwiazdą. Przygotowując się do wydania pierwszych wyroków, obiecuję: jeśli fałsz wydam, niech będzie ze mnie gniazdo robaków, niech się ogniem spalę. Ani mię ujmie dobroć, ani trwoga, ani odwiodą ludzie, ani czarty. Przysięgam sobie samej, w oczach Boga, być sprawiedliwą. I słowa dotrzymuje. Wydane przez nią sprawiedliwe sądy są jednocześnie wyrokiem śmierci na nią samą. I w tym zamyka się tragizm balladyny. Postaci ewoluującej od prostej, leniwej dziewczyny przez zręczną manipulatorkę i zbrodniarkę po osobę uznającą swoje winy i rozumiejącą nieuchronność czekającej na nią kary. Balladyna, w przeciwieństwie do innego bohatera słowackiego, niejakiego Kordiana, od pewnego momentu nie waha się przed morderstwem, nie słabnie, myśląc o strasznym czynie. Jednak nie jest pozbawiona sumienia. Zazdroszczę tej, co dzisiaj rano mną było, mówi pustelnikowi, świadoma kolejnych win. Gdy podczas uczty chochlik śpiewa piosenkę o dwóch siostrach i zbrodni w malinach, a wśród ucztujących pojawia się cień Aliny, balladyna mdleje. Emocje, zmęczenie, odzywająca się świadomość własnych czynów. Czy to o to chodzi? Zaraz, duch na uczcie? Czy tu znów nie prowadzi nas do Szekspira? Tak. W Macbecie to duch zamordowanego banka pojawia się na uczcie, wprawiając Macbetha w przerażenie. Ale skończmy z tymi złowieszczymi i morderczymi tematami. Tym bardziej, że duchy, a raczej duszki, prowadzą nas do drugiego szekspirowskiego dramatu. Do Snu nocy letniej.
Przypomnijmy, że w tej komedii fantastyczne istoty zaczynają się wtrącać w życie śmiertelników, a dzięki pomocy magii dumna królowa elfów Tytania zakochuje się w prostym chłopie. O ile jednak u Szekspira wszystko kończy się szczęśliwie i dla ludzi, i dla istot fantastycznych, o tyle u Słowackiego nie jest tak różowo. Goplana, królowa Gopła, stwierdza, że kocha się w człowieku. W zależności od interpretacji reżysera i aktorki, te słowa brzmieć mogą romantycznie, złowrogo lub być pełne zaskoczenia. Jednak to właśnie przez miłość Goplany do Grabca i jej zazdrość o Balladynę, którą ten ceni wyżej niż dziwne stworzenie z mgły i galarety, przez to wszystko rozpoczyna się cała tragedia. Goplana ma nadzieję, że zawiedziony przez skierkę do chaty Balladyny Kirkor zakocha się w niej i dzięki temu Grabiec będzie już tylko jej Goplany. Tymczasem serce Kirkora zaczyna bić żywo na widok nie tylko Balladyny, ale i Aliny. A w konsekwencji są maliny, nóż i cała dobrze znana reszta. Dla Grabca też sprawa nie kończy się szczęśliwie. Najpierw zostaje przemieniony przez Goplanę w wierzbę płaczącą i w tej postaci staje się świadkiem siostrobójstwa. Potem zjawia się na uczcie, w zamku, w przebraniu dzwonkowego króla, a wkrótce zostaje zabity przez Balladynę. Grabiec, ta postać, o której Mieczysław Inglot napisał, że jest jednocześnie kpiarzem i przedmiotem kpiny, to bohater z ludu, nazywany przez Krasińskiego chłopską karczmą. Ma w sobie i umiłowanie zabawy i trunków, i prostą mądrość ludową. Jak twierdzą badacze, Grabiec jest postacią centralną, jeśli chodzi o pokazanie stosunku ludu do zagadnień państwa, głównie władzy w państwie. Grabiec potrafi niezwykle celnie scharakteryzować nonsensy ustrojowe w państwie Popiela IV. Właśnie nonsensy, a nie grozę i hańbę tego państwa. I tu znów można wysnuć kilka porównań do Szekspira. Tropów szekspirowskich w Balladynie jest zresztą kilka. Choćby wdowa cierpiąca na skutek zachowania swoich dzieci jest kolejną wariacją na temat króla Lira. Kto lubi intertekstualność, ma świetne pole do intelektualnej rozrywki. Ale, Balladyna to dramat, a dramat to zwykle teatr. A do tej pory nie padło ani jedno słowo o inscenizacji teatralnej. Od lat 60. XIX wieku zaczęła wzrastać popularność Słowackiego. Przyczyniło się to także do zainteresowania jego dramatami. Premiera teatralna Balladyny odbyła się 7 marca 1862 roku we Lwowie. 6 lat później Balladynę zobaczyli widzowie w Krakowie, podziwiając w roli Goplany Helenę Modrzejewską. Balladynę w pierwszym 40-leciu XX wieku grały takie gwiazdy jak Stanisława Wysocka czy Irena Eichlerówna. Wśród inscenizatorów dramatu Słowackiego był nawet Tadeusz Kantor. W polskim teatrze było kilka przełomowych spektakli. Jednym z nich była Balladyna Adama Hanuszkiewicza, której premiera odbyła się 8 lutego 1974 roku. Grana w Teatrze Narodowym blisko 370 razy sztuka stała się jedną z rewelacji i rewolucji polskiego teatru. Hanuszkiewicz po latach wspominał. Otóż przeczytałem Balladynę od epilogu, czyli od końca, bo epilog określa jej satyryczny kształt. Wpisałem ją w paryski cyrk olimpijski z areną, w który wpisał ją Słowacki, w którym to cyrku chciał ją kiedyś zobaczyć. Z czytania wynikało mi, że Goplana, sądząc z jej czynów, jest czarownicą, jest wiedźmą, więc zamiast miotły wsadziłem jej między nogi japoński motocykl Honda. Doczytałem się w Grabcu pijanego ludowego zamordysty, więc kiedy rozkazywał odbierać ptakom paszporty i wiązać im dzioby, postawiłem przed nim posłusznych wykonawców jego totalitarnych zapędów. Koniki na Balladynę sprzedawały bilety po 300 zł, kiedy najdroższy bilet do Teatru Narodowego kosztował 25. Hanuszkiewicz z jednej strony szukał odniesień do tradycji, m.in. Szekspira, z drugiej do współczesności. Do historii teatru przeszła grana przez Bożenę Dekiel Goplana, która na scenie jeździła Hondą w kostiumie Barbarelli. Barbarella to jedna z ikon lat 60. i 70., międzygalaktyczna agentka ratująca Ziemię. Postać, która
z komiksu przeszła do filmu i grana była przez gwiazdę tamtych lat Jane Fonda. Przy obsadzeniu ról niezwykle ponętnej agentki brane pod uwagę były także takie ikony kina i urody jak Sophia Loren czy Brigitte Bardot. Dramat słowackiego inspirował twórców nie tylko teatru dramatycznego, ale także muzycznego. Opera Goplana, skomponowana przez Władysława Żeleńskiego, ojca Tadeusza Boya, wystawiona była w roku 1896. Dlaczego Goplana, a nie Balladyna? Czy w operze to Goplana jest główną postacią? Nie. Chodziło o przechytrzenie ówczesnej cenzury, która mogłaby nie dopuścić do wystawienia w Galicji opery o tytule jednego z najważniejszych polskich dramatów. Balladyna była znana cenzorom. Goplana już nie. Zmianą w stosunku do oryginału jest finał opery, bo u Żeleńskiego piorun, od którego ginie Balladyna, nie jest piorunem z nieba, ale ciska go właśnie tytułowa Goplana. Opera jest muzyczną adaptacją dramatu. Żeleński wraz ze swoim librecistą Ludomiłem Germanem obficie czerpali z bogactwa wiersza słowackiego, dzięki czemu do tekstów arii w tej operze i ich wartości literackiej nie można się przyczepić. Muzyki też warto posłuchać, tym bardziej, że historyk opery Piotr Kamiński uznaje Goplanę za najważniejszą polską operę w okresie między Strasznym Dworem Moniuszki a Królem Rogerem Szymanowskiego. Historia zainspirowała nawet starszych panów, Jeremiego Przyborę i Jerzego Wasowskiego, którzy napisali jeden ze swoich muzykałów i zatytułowali go Balladyna 68. Spektakl Teatru Niedużego odszedł niemal w zapomnienie, ponieważ jego premiera odbyła się w marcu 1968 roku, miesiącu pamiętnym także ze względu na inne, ważne w polskim życiu teatralnym przedstawienie romantycznej klasyki. Balladyna 68 to sztuka pełna charakterystycznego dla Przybory humoru językowego. I mama czeka liliowa z przejęcia na księcia z chęcią do wzięcia dziecięcia. Ale także muzycznego dowcipu Wasowskiego. Na przykład Kostryn w jednej ze swoich arii jodłuje. Jak zaznacza w swoim słowie wstępnym Przybora, postacie adaptacji w ogóle się ze sobą nie spotykają, a więc tym samym brak w niej ich dialogów i bezpośrednich konfliktów, co jest niewątpliwym minusem spektaklu. Natomiast te postacie śpiewają, co można by policzyć adaptacji na plus w stosunku do oryginału. W jednej z piosnek Kirkor wyjaśnia też jedną z naczelnych zasad tragedii. A po co to nam, że ja konam? Po to konam, by akcję to pchłonam. No bo w tragedii tak jest, że co trup, to nam akcja tup, tup, tup. A co z filmem? Po Balladynę filmowcy sięgnęli stosunkowo późno, bo dopiero z okazji 200-lecia urodzin Słowackiego. Film Dariusza Zawiślaka, w którym podwójną rolę Balladyny i Aliny gra Sonia Bohosiewicz, wszedł na ekrany kin w 2009 roku. To kolejna próba przerobienia dzieła na rzecz współczesną. Mamy więc wielkie miasto, a konkretnie Nowy Jork, detektywa prowadzącego śledztwo, śmierć i miłość. Premiera filmu odbyła się w dniu urodzin Słowackiego, to jest 4 września, w ponad 30 krajach. Zdania na temat filmu są podzielone. Z jednej strony był nominowany do Złotej Kaczki w kategorii najlepszego scenariusza i najlepszego filmu. Z drugiej, na forach publiczność nie kryje rozczarowania. Najlepiej samemu zobaczyć i ocenić. Pamiętamy lekcję polskiego opisaną w Ferdydurkę, której bohaterem był Słowacki. I choć zdanie o Słowackim, co wielkim poetą był, stało się bardzo znanym cytatem, powtarzanym często z pewną dezynwolturą, warto ponownie przeczytać Balladynę, by przekonać się, że to nie puste słowa profesora Bladaczki, a fakt. Wiersz, historia, a przede wszystkim emocje bohaterów potrafią przemówić do ludzi różnych epok. Na motocyklu, z piorunem w dłoni, z muzyką klasyczną i żartem językowym Przybory. Balladyna wszędzie się odnajduje. A my znajdźmy ją na Narodowym Czytaniu.